moi drodzy, w kolejnym filmie z testem. Dzisiaj będziemy testować sobie taki pędzel, który przyszedł do mnie jakiś czas temu i jest dosyć nietypowy, dlatego że ja w ogóle pokazywałam go już wam na Insta Stories i stwierdziłam, że zrobimy sobie test. I to jest Eloise Dome Collection Teardrop Brush. I on wygląda właśnie tak. To wygląda trochę jak szczotka do butów. O, może tak wezmę, o, żebyście zobaczyli jego kształt. Faktycznie ma tutaj kształt kropli. I mi się wydaje, że powinno się go trzymać tak. Ma bardzo dużo włosia, które jest niesamowicie miękkie. Ale w ogóle no nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać. W życiu nie używałam aż takiej szczoty wielkiej do nakładania podkładu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie szybciej, czy będzie wolniej, jak będzie wyglądało i w ogóle, Bo jak widzicie, straszę ryjkiem. Teraz, bo mam zrobione tylko oczy, a przydałoby się dokończyć. Dzisiaj będę używać podkładu Clinic Super Balance, który mogliście widzieć w jednym z testów. Mam nadzieję, że ten film już się pojawił w końcu. I właśnie to jest podkład, którego teraz obecnie używam. Zawsze sobie trochę wycieram, wiecie, na policzku. Taką mam jakąś dziwną fazę. Dobrze. Nie wiem, jak mam się na to zabrać. Chyba tak, co? W ogóle nie widziałam nikogo używającego tego pędzla i powiem wam, że to jest dziwne uczucie. Bardzo dziwne. No ale nic, spróbujemy nałożyć. No, powiem wam, że jestem troszeczkę zszokowana, bo pierwsze moje wrażenie było takie, że w ogóle zjada mi krycie, bo to jest akurat fakt. Troszeczkę jednak to krycie jest mniejsze niż w przypadku na przykład Silly Sponge'a, no zdecydowanie. Natomiast wykończenie, które udało mi się uzyskać bardzo szybko, bez jakby większego wysiłku, jest tak niesamowicie naturalne i przyjemne, że jestem w ciężkim szoku. Bardzo mi się podoba na chwilę obecną. Dodatkowo zobaczcie, on jest praktycznie czysty. Dopiero jak przejedziemy sobie tak głębiej, to możemy zobaczyć, że tam głębiej troszeczkę ten podkład wszedł niestety, więc podejrzewam, że czyszczenie tego pędzla to będzie dopiero przygoda. Ale dla takiego wykończenia myślę, że warto. Nie, no naprawdę, coś niesamowitego. Nie spodziewałam się, że będę pod takim wrażeniem tej szczoty, bo to jest coś dla mnie naprawdę nowego. To jest wykończenie porównywalne do mokrego Beauty Blendera, który też daje właśnie takie lekkie wykończenie, ale właśnie takie tego typu airbrush. Dobra, ja sobie dokończę makijaż, włosy jak zwykle jeszcze zostaną i do was wrócę. Już jestem. Trochę dzisiaj przyszalałam z ustami, ale brakowało mi tego koloru test. Kolor Pop 3-Way z tej serii metalicznej. Boski, naprawdę boski i bardzo dobrze się nim czuję. Jednak wracając do tematu dzisiejszego filmu, czyli testu tego pędzelka, powiem wam szczerze, że nie oczekiwałam po nim zbyt wiele i jestem niesamowicie zaskoczona. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Wykończenie jest przepiękne. Nakładanie podkładu było bardzo szybkie. No co prawda on ściąga krycie, więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś takiego mocnego krycia, bo macie jakieś duże niedoskonałości, no to nie sugerowałabym używania wtedy tego pędzla, ale do codziennego makijażu moim zdaniem wygląda pięknie, także ja jestem zachwycona. Podlinkuję go wam na dole, jeżeli znajdę linka, bo ja go dostałam w jakiejś przesyłce PR-owej. Podlinkuję go wam na pewno, żebyście mogli sobie obczaić, jeżeli jesteście zainteresowani. A dzisiaj to już było wszystko, jeżeli chodzi o ten test. Jeżeli lubicie testy na żywo i właśnie testowanie takich gadżetów, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę. Czekam też na wasze komentarze, co sądzicie o tego typu pędzlach i jak wam się podoba dzisiejszy mój makijaż twarzy. Nie mówię o reszcie, ale o makijażu twarzy. W ogóle zaszalałam sztuczne rzęsy dzisiaj, jakiś taki dzień mam.
Zajrzyjcie do opisu, bo tam poza linkiem do tego pędza znajdziecie też moje media społecznościowe. Szczególnie polecam Insta Stories, jeżeli lubicie mojego kota, bo tam go jest multum. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!